Mam tutaj ze sobą parę ważnych rzeczy. Pierwsza to oczywiście wszystkie dzieci i nastolatkowie, które umiecie czytać i pisać. To jest pierwsza strona. Ale trzecia jest najważniejsza. Obracamy kartkę na trzecią stronę. Bierzemy ołówki do ręki bądź długopisy i tutaj uważnie już teraz słuchamy. Kto nie chce uważnie słuchać, może spać. Jeżeli ktoś to wybierze, to kolorowych snów. Kto śpi, nie grzeszy. Kto z was nie ma dzisiejszego konspektu? Niech podniesie rękę. Dobrze, bardzo fajnie. Za chwileczkę otrzymacie, ale już nie taki, tylko pusty. Będziecie musieli go sobie wypełnić, bądź przepisać, bądź też już od dziś, po południu, będziecie mogli też wypełniony wziąć ze strony internetowej. Takie konspekty rozdawałem na obozie rodzinnym, który właśnie zakończyliśmy. Więc to, że dziś mamy konspekt wypełniony, to nawet dla tych, którzy byli na obozie, jest nowość. Więc to jest pewna nowość, chociaż z pewnych powodów, o których powiem, chcemy powrócić do tych treści obozowych. Otóż mamy już w rękach konspekty wypełnione. One są dla mnie istotne, bo wróciliśmy z obozu rodzinnego, na którym nie wszyscy mogliście być. Zatrzymała was praca, obowiązki rodzinne i inne. Ale będąc tam, myśleliśmy o was, modliliśmy się o was. A ja postanowiłem, żeby dziś na spotkaniu poruszyć kwestię niesamowicie ważną dla każdego z nas osobiście i dla każdej naszej obecnej bądź przyszłej rodziny. Bo patrząc na ten nagłówek, obóz rodzinny, możesz pomyśleć, to już przeszłość, czy to dla mnie? Otóż, jeśli nie planujesz życia w pojedynkę, jeśli myślisz, marzysz, różnie może się zdarzyć, ale jeśli chcesz w przyszłości zawrzeć związek małżeński, założyć rodzinę, to dzisiejszy temat ciebie dotyczy. Tak samo jak osoby, które już te rodziny mają. Na samym wstępie określiliśmy, jakie cele chcemy na tym obozie osiągnąć. Cele nie tylko dla obozu rodzinnego, ale cele dla każdego małżeństwa w naszej wspólnocie i dla każdej rodziny w naszej wspólnocie, dla samotnych w naszej wspólnocie, studentów oraz dziadków, babcie, wujków, ciocie, wszystkich. Na czerwono zaznaczony jest wtorek, bo to rozważanie jest z zeszłego wtorku. Jeżeli byłbyś zainteresowany całością, pięcioma rozważaniami, nazywaliśmy je pogadankami, to czuj się zaproszony na stronę internetową, gdzie już w tym tygodniu będą się sukcesywnie pojawiać rozważania nagrane, w formie wideo, ale też wszystkie materiały. Oczywiście może jakość nie będzie tak piękna jak z K5N, dlatego że byliśmy na obozie, używaliśmy obozowego sprzętu. Niemniej zapraszamy wszystkich. Otóż w zeszły wtorek, tak jak i dziś, mówiliśmy o czymś niesamowitym. Mówiliśmy o obietnicach ukrytych w przykazaniach. Bo Boże przykazania to nie są tylko rozkazy. To, jak się przekonamy, również obietnice, dyrektywy rozwoju. Stąd zatytułowałem dzisiejsze rozważanie Mamy obietnice i jest to lekcja chrześcijańskich zasad rozwoju.
dla każdego z nas, dla Twoich dzieci, dla całej rodziny. To rozważanie poprowadzę inaczej niż inne, bo ten formularz, zarówno pusty, jak i wypełniony, jest formularzem, który odzwierciedla moją pracę nad każdym rozważaniem, z którym tutaj przychodzę. Zawsze zaczynam od wzięcia do ręki Pisma Świętego. Ponieważ jestem człowiekiem w miarę systematycznym, rozważania są systematyczne, ale to oznacza, że zawsze biorę jakiś fragment, który dotyczy jakiejś dziedziny. Przez miniony rok wzięliśmy sobie na warsztat Ewangelię Marka i Ewangelię Marka po kolei rozważamy. Przeczytawszy jakiś fragment, od razu widzimy, do jakiej dziedziny myśli biblijnej on należy. Te fragmenty, które rozważamy z Ewangelii Marka, to po prostu wyjaśnienia tej Ewangelii. Ale też one dotyczą spraw związanych z tym, jak żyć, a zatem dotyczą etyki. Fragment, który wybraliśmy na teraz, na dziś, to właśnie fragment z Ewangelii według świętego Marka, 12 rozdział, wiersze od 28 do 34. Fragment ten w naszych Bibliach, w zależności od przekładu, zwykle nazywany jest o największym przykazaniu. Wybieramy fragment. Jeżeli ten fragment jest duży, to chcemy też, aby on znalazł się w jakiejś historii, szczególnie dla dzieci, żeby to nie było tylko jakieś może suche rozważanie, które dla dzieci bywa nudne, ale zawsze historię wybieramy po to, aby dzieciom na konkretnych przykładach pokazać, jak określone prawdy tekstu głównego funkcjonują. Kiedy już mamy fragment, rozpoczynamy jego czytanie i rozpoczynamy obserwowanie, co tam istotnego znajdujemy. Dlatego weźmy do ręki ten fragment, wydrukowany osobno, tak jakby to była kartka z Biblii. Ten przekład różni się od naszego codziennego, bo ten jest przekładem literackim. Nie ma aż tylu przypisów. Tutaj natomiast jest przekład dosłowny, który być może czyta się dużo trudniej, ale ma też sporo przypisów. I mając pusty druczek, otwieramy właśnie sobie na ważnych zagraniach i rozpoczynamy spostrzeżenia. Kiedy czytamy fragmenty Biblii, najpierw zaczynamy od tych spostrzeżeń. Co ja w tym fragmencie widzę? A potem od spostrzeżenia przechodzimy do odniesienia. Jak to, co tam zauważyłem, odnosi się do mojego życia tu i teraz? I właśnie to sobie zrobimy. Będziemy czytać fragment i zatrzymywać się raz po raz, żeby coś zauważyć. Dzieci, chłopcy, dziewczynki, uważajcie na to, co macie w pytaniach konkursowych. Wtedy podszedł jeden ze znawców prawa. Kim byli ci znawcy prawa? Określani byli jednym słowem, zarówno u Hebrajczyków, jak i u Greków. U Hebrajczyków nazywali się pisarzami, sofer, a u Greków gramateuszami. Trochę spolszczyłem. Kim oni byli? Oni mogli być sekretarzami. Po prostu zapisywali ważne rzeczy. Mogli być pisarzami. Nie książek, ale w ogóle jakichś pism urzędowych, traktatów, które również w starożytności powstawały, a byli tacy, którzy pisali wielkie tomy. Byli to znawcy prawa, ponieważ umieli czytać, a to czytanie
oznaczało też znajomość literatury, znajomość kultury, ponieważ prawo stanowiło ważną część literatury, no to oczywiście oni studiowali księgi prawa, stąd byli znawcami prawa. Do nich ludzie przychodzili to i owo napisać, ale do nich też ludzie przychodzili, żeby zapytać, co określony fragment może znaczyć. Jezus był właśnie tutaj, trzeba by sięgnąć do wcześniejszych fragmentów i późniejszych, był tutaj w takim okresie, kiedy różni ludzie przychodzili i chcieli go schwytać na jakimś słowie, żeby go oskarżyć, a najchętniej zamknąć do więzienia, a najchętniej zniszczyć jego dobre imię, jego, jak to dorośli mówią, reputację. Ale Jezus, pomimo ich nieżyczliwości, był zawsze życzliwy, zawsze mądrze odpowiadał. Tak, że w końcu już nikt nie śmiał go pytać, bo zadając mu pytania wychodziło, że sam powinien jeszcze wrócić do szkoły. I właśnie jeden z tych znawców prawa, którzy w ogóle również u Jezusa mieli dobrą opinię, nie wszyscy, ale byli tam ludzie bardzo otwarci dla Boga, bardzo myślący i bardzo skromni. I właśnie ten znawca prawa, gdy usłyszał, jak ze sobą rozprawiali, zobaczył, że Jezus im dobrze odpowiedział i zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Pierwsze znaczy najważniejsze. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Bo on, znawca prawa, wiedział, że w tym prawie jest przepisów ponad 600. I on chciał wiedzieć z tych 600, które jest najważniejsze. Jezus odpowiedział mu. Powiedział tak, pierwsze przykazanie jest takie, słuchaj Izraelu, Panem naszym Bogiem jest jedynie Pan, albo jeden Pan, albo w takiej wersji, jak znajdujemy w przypisach. Będziesz, uwaga na to słówko, będziesz, do niego jeszcze nawiążemy, będziesz więc kochał Pana, swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli, i z całej swojej siły. To wszystko jest tak tutaj napisane, żeby po prostu powiedzieć, że całą swoją istotą, wszystkim kim jesteś, we wszystkim co robisz, każdą myślą, wszystkim, masz kochać Pana. Będziesz kochał Pana. A drugie jest takie, będziesz, znów, będziesz kochał swojego bliźniego jak samego siebie. Innego przykazania większego od tych nie ma. Teraz zastanówmy się nad tym będziesz, będziesz. Albo w przekładzie literackim masz. Przykazania rozpoczynają się od będziesz. To ciekawa forma. W tamtych językach, w języku hebrajskim, ale grecki język to również przejął, będziesz funkcjonowało również jako rozkaz. Tak jak my dzisiaj, zdenerwowani czasem, mówimy do dzieci, nie będziesz mi tu więcej właził. Też używamy będziesz. Albo będziesz tu przychodził co rano. Używamy słówka będziesz. Ale gdybyśmy usunęli wykrzyknik z końca takiego zdania, to nagle ten rozkaz, ten nakaz, to przykazanie, w co by się nam zamieniło? Kto z was chciałby powiedzieć? W co by się zamieniło? Będziesz przychodził tu co rano. Nie będziesz tu więcej wchodził. W tryb oznajmujący. W co jeszcze? W zaproszenie. W co jeszcze? W obietnicę. Aha. I właśnie to jest ciekawe, że ta forma rozkazu, która zasadniczo jest drugą osobą czasu przyszłego, wyraża z jednej strony nakaz, a z drugiej obietnicę. Z drugiej strony wyraża oznajmienie, wyraża kierunek, w którym
będziesz nareszcie mógł podążać. Dlatego właśnie nasze rozważanie jest zatytułowane Mamy obietnicę, lekcja chrześcijańskich zasad rozwoju. Te przykazania wytyczają nam kierunek. Wytyczają nam kierunek, pokazują, co możemy, co nam wreszcie wolno, jak nareszcie możemy żyć. Zwracam uwagę na jedną ważną rzecz. Posłuchajcie, teraz to jest ważna sprawa. Czy komuś z was kiedykolwiek udało się spełnić wszystkie prawa Boże? Biblia mówi, że nie. My też z własnego życia wiemy, że nie. Ale to ciekawe, bo gdybyś na przykład kupił radio, które to radio działa według praw radiofonii. Włączasz je i ono nie działa według tych praw. To co byś powiedział? Co byś powiedział? Bardzo dobrze, że jest zepsute, bo nie działa według praw. Tymczasem Bóg daje człowiekowi prawa, a człowiek według praw nie działa. Co to znaczy? Że jest zepsuty. O właśnie, w taki sposób Bóg, dając człowiekowi prawo, chciał pokazać, że człowiek jest zepsuty, że to prawo nie działa w jego życiu. I dlatego Pan Jezus zaprosił ludzi do nowego narodzenia, do tego, by stali się kimś nowym dzięki Niemu, dzięki Jego ofierze na krzyżu i dzięki temu, że Duch Święty, który wkracza w nasze życie, On przemienia nas w nowych ludzi. Czyni coś, co robi osoba naprawiająca radia. To niepracujące radio naprawia tak, że działa według praw. Dlatego też Jezus, oferując nam, zapraszając nas do nowego życia, zaprasza nas do życia, w którym przykazanie przestaje być uciążliwe, jak czytamy w pierwszym liście Jana 5:3. Staje się naszym żywiołem. Ale czytajmy dalej. Jesteśmy po pierwszym przykazaniu, idźmy dalej. Co powiedział ten znawca prawa? Znawca prawa powiedział do Jezusa: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że On jedynie jest Bogiem, czy też że On jest jedynie i poza Nim nie ma innego i że kochać Go z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Ciekawe, bo wiecie, wiele osób myśli, że Panu Jezusowi chodzi na to, żebyśmy byli Mu posłuszni. Pan Bóg każe i my tak żyjemy, musimy. Ale tu chodzi o coś więcej. Dla Pana Boga coś jest ważniejszego. Szczere oddanie jest ważniejsze od szczodrego świadczenia. Posłuchajcie, rodzice, i posłuchajcie, dzieci. Gdyby na przykład tatuś lub mamusia powiedzieli: Jasiu, idź posprzątaj w pokoju. A ty myślisz sobie: nie pójdę. Nie lubię tego sprzątania w pokoju. Co to za rozkazy? Ale szanujesz rodziców, więc myślisz: no dobra, zrobię to, bo jeszcze ukarają mnie, nie będę mógł wyjść, nie dostanę loda firmy Magnum albo innej, zrobię teraz porządek i muszę. Czy rodzic by się cieszył? Nie. Rodzic by się cieszył, powiem wam kiedy. Gdyby rodzic powiedział: Jasiu, idź posprzątaj w swoim pokoju. A ty byś odpowiedział: ach, no tak, tata ma rację. Faktycznie, zapomniałem posprzątać, ale lecę. Nie mogę się doczekać. Idę, zrobię taki porządek i wtedy pójdę do mamy i do taty, powiem: mamo, tato, wejdźcie do mojego pokoju. Mama, tata wchodzi i mówi: no nie, w takim pokoju nie byłem, jak żyję. Wtedy jest cała radość. I właśnie Pan Bóg lubi kogoś,
kto czyni coś dla Niego, ale przede wszystkim wewnątrz kocha Go, lubi Go, pragnie żyć tak jak On, szczerze kocha, szczerze jest oddany, a potem też szczodrze daje, szczodrze wykonuje to, co mu powiedziano. Dla Boga ważniejsza jest miłość, najważniejsza jest miłość. I zakończenie tego fragmentu, popatrzcie. Jezus, widząc, że on rozumnie, odpowiedział, ten uczony w piśmie, ten znawca prawa, powiedział do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Ha, ciekawe. Wiedza o największym, o najważniejszym nie zapewnia najważniejszego. Wielu z nas wie, co jest dobre, ale czynimy to? Nie zawsze. Wiedza o najważniejszym nie zapewnia najważniejszego. Moglibyśmy oczywiście nasze rozważania snuć dalej, obserwacje też, ale przejdźmy do odniesień. To pierwsze, o znawcach prawa. Zauważcie, że każdy z nas, tak jak ten znawca prawa, potrzebuje rozmowy z innym. Przede wszystkim rozmowy z Bogiem. Rozmawiania z Bogiem, szczerej modlitwy. Modlitwa to nie klepanie utartych formułek. Prawdziwa modlitwa to jest taka rozmowa, a nawet lepsza, jaką odbywasz ze swoim najlepszym przyjacielem. Owszem, nawet wtedy, gdy nic przyjacielowi nie mówisz, tylko przy nim milczysz. Niektórzy nawet mówią, że przyjaźń się zaczyna wtedy, gdy razem będąc, nie boimy się razem milczeć. Ale ta szczera rozmowa, to szczere myślenie w obecności nie jest bez znaczenia. I o to chodzi, aby taki czas kontaktu z Bogiem był w twoim życiu. Ale podobnie jak ten znawca prawa, niektórzy z nas mają pewne wnioski biblijne. I zastanawiamy się, czy ja dobrze myślę. I potrzebny ci rozmówca. Ktoś, kto się zna. Ktoś, kto spojrzy na to z innej perspektywy. Dlatego, gdy zapraszamy was na spotkania grup domowych, to nie w naszym interesie, tylko w twoim interesie. Bycie na tych spotkaniach to twój interes. Potrzebujesz kogoś, z kim wymienisz myśl, z kim wymienisz poglądy. Następna rzecz to ta dotycząca tego będziesz. Mamy obietnicę. Mamy obietnicę. Nie same suche nakazy, że w Chrystusie oddanie Bogu nie będzie naszym jarzmem, ale naszym żywiołem. Że w tym oddaniu odnajdziemy realizację naszych najskrytszych marzeń, tak jak w tekście tutaj wskazanym. Więc co mamy czynić? Realizujmy obietnice i fascynujmy innych tym, że je realizujemy. Życie według Bożych obietnic, życie według Bożych przykazań, to życie fascynujące, piękne, wolne, twórcze. Dlatego właśnie jako wspólnota, gdy mówimy, że Chrystus jest rdzeniem naszego życia, to jednocześnie możemy powiedzieć, nasze życie będzie na tyle fascynujące, że będziemy nim zarażać. Ale Jezus też powiedział temu właśnie znawcy prawa: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Mówi tutaj: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Co to znaczy? Wiedza o najważniejszym nie zapewnia najważniejszego. A co zapewnia? Zapewnia wiara. A co to jest wiara? Wiara to jest odniesienie zapisanych w Biblii słów do mojego życia. Wiara to coś takiego, jakbym zamiast Biblii miał książkę kucharską. Wracam w niedzielę do domu i mówię do mamusi, do tatusia: mamo, tato, wyznaczcie dzień, w którym my z moim bratem albo z moją siostrą albo ja sam przygotuję wam posiłek. Mamusia powie: no ale ty przecież nie umiesz. A ty powiesz: ale jest książka kucharska. I wtedy bierzesz książkę kucharską, czytasz, jesteś pewny, że przepis jest dobry i zaczynasz gotować.
i zaskakujesz rodziców. Ja tak zaskoczyłem moją mamę przy jednej okazji. Zgodnie z książką kucharską przygotowałem dla niej tort pod jej nieobecność. Mama wróciła do domu, myślała, że wszystko posprzątałem. Mama wróciła do domu, myślała, że ja z tatusiem natrafiła na dwóch głodujących. I podeszła do lodówki i mówi, a co wy tam biedacy jedli? Ście, a tam tort na półeczce. I to taki tort, że już go potem w życiu nie powtórzyłem. Był tak wspaniały, że tak się udał, że jeszcze czekam na drugi taki. Gdy będę miał czas, sobie zrobię. Więc właśnie tak jest. Wiara, czyli odniesienie Słowa Bożego do naszego życia, daje nam przemianę, zapewnia nam przemianę. Nareszcie, co ważne tu w tej rubryce, ważne jest to, że nareszcie nie muszę, nareszcie mogę. Stąd też warto by było, aby każdy z nas nauczył się na pamięć tej złotej myśli. Będziesz kochał Pana, swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły. W tej albo w innej formie, jak choćby literackie. Dalsza część tego konspektu już jest bardziej przygotowana dla tych, którzy chcą to, co tutaj sobie wyłuskaliśmy, zastosować do przekazania tej prawdy innym. Nie będę podążał dalej, zatrzymamy się tutaj, bo już jutro, a może dziś wieczorem, otrzymacie list ode mnie o tym, co robić z dalszą częścią. W zeszłym roku postanowiliśmy tutaj, że słuchamy rozważań nie tylko dla siebie, ale słuchamy rozważań po to, aby przekazać te prawdy innym w sposób intrygujący, fascynujący, zapraszający, wskazujący kierunek przemiany, bo my mamy obietnice zawarte w przykazaniach i te obietnice, te przykazania wytyczają nam kierunki rozwoju, są podstawą naszego rozwoju. Nareszcie możemy żyć według nich i my, i nasi najbliżsi, i dalsi, i po krańce świata. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za to, że zebrałeś nas tutaj przy tym bardzo ważnym fragmencie. Dziękujemy Ci, że w Twoim Słowie, w Twoich przykazaniach, w każdym zawarta jest obietnica, kierunek życia. Fajnie się tak żyje po Twojemu, nowym życiem. Proszę Cię, aby nawet to rozważanie wzbudziło w nas głód poznania Ciebie. Panie, w świecie religii, gdzie ludzie są poddawani nakazom, które w ogóle do nich nie pasują, chrześcijaństwo jest jak łyk świeżej wody, jak chłód po upałach. Ono daje coś pięknego. Czyni życie przygodą. Niech ta przygoda będzie udziałem wszystkich tu obecnych, a także naszych dzieci przez najbliższy rok, kiedy będziemy realizować kolejny etap naszej wielkiej gry o świat. Amen.